Był piękny, słoneczny dzień. Do mieszkającego w muzeum kota dostarczono tajemniczą skrzynię. Hola, hola, kocie. Czy to aby nie moja przesyłka? Zamawiałam orzechy. Czekam na nie już od 2 dni. Oj, Wiewiórko, to coś znacznie cenniejszego twoich orzechów. A niby co? Prawdziwe dzieło sztuki. Od dziś będzie je można oglądać w muzeum. To dla mnie wyjątkowy dzień. Też mi nowina. To są same dzieła sztuki. Obrazy, rzeźby, medale. Pewnie sam nawet nie wiesz, ile tego tutaj masz. Oby się zdziwiła, Wiewiórko. Każdy z tych przedmiotów jest policzony, opisany i ma swoje miejsce. O, zobacz, Wiewiórko. A tutaj mamy kolekcję rzeźb. Tutaj stoją portrety pisarzy, tu muzycy, naukowcy, malarze. Chwila. A co to tutaj jest? Co to za puste miejsce? A to puste miejsce zostawiłem dla rzeźby, na którą tak długo czekałem. Dziś w końcu ją mam. Masz rację. Będzie tu idealnie pasowała. Dzięki tej rzeźbie moja kolekcja jest już w komplecie. To był wyjątkowy dzień. Kot był szczęśliwy, bo miał swoją wymarzoną rzeźbę, ale Wiewiórkę też czekała miła niespodzianka. Po powrocie do domu otrzymała w końcu długo wyczekiwaną przesyłkę.